Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Tu stoi Adrian Niewidzialny, którego nie widzicie. Tak naprawdę chodzi w domu bez koszulki i mówi, że nie chce mu się ubierać i wychodzić na dwór, bo jest zimno. Dzisiaj w ogóle jest, w sensie w nocy było 0 stopni. W szklarni było wieczorem 5, a rano jak wstałam 8. No ale był ten przymrozek jakiś tam, bo trzeba było skrobać podobno samochód. I co? A, no i z tego powodu Adrian wyrwał wszystkie pomidory i wszystkie cukinie, więc to już ostatnie cukinie. Widzę, że leży tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale są już takie malutkie, jedna jest taka większa i parę pomidorów jeszcze. No i to jest w sumie smutna wiadomość. A druga sprawa jest taka, że za pieniążki, które zarobiliśmy na YouTubie, mieliśmy kupić oczko. No ale pojechaliśmy do sklepu i okazało się, że nie mają tych oczek. I pani nas odesłała do innego sklepu na drugi koniec miasta. No nie mieliśmy już czasu, było późno. A poza tym byśmy musieli wracać z oczkiem na dachu prawdopodobnie, bo żuk nie działa jeszcze. I miga mi bateria, wracam zaraz. Tu jak widać, jednym z problemów tej szklarni jest to, że dalej tutaj się majta. Dzisiaj w nocy tak furczała, że myśleliśmy, że się z nią w końcu pożegnamy, ale jednak nie. Tu są takie krótkie dechy. Pokaż jeszcze raz. Takie krótkie na wysokość tych trzech, które z tyłu je trzymają. Je wymienimy na takie długie. I te śruby wymienię na wkręty i ona po prostu będzie przykręcona tutaj w trzech miejscach jeszcze do tego i to ją wzmocni na tyle, że powinna już ustać wtedy. Myślałem, czy by ją nie przykręcić tu do ściany, ale to wydaje mi się, że ta decha będzie solidniejsza niż kawałek styropianu. Także to zrobimy z tej strony i z drugiej. I z tyłu w końcu poskręcam i tu też przykręcę taką poprzeczkę z tyłu, która też go jakoś tam wzmocni i przestanie się tak kiwać na boki. On tu w ogóle nie był przykręcony, nie? Te deski, chyba jedna tylko była. Jedna albo dwie były przykręcone. No, także ja to, a potem tu Martynka ją trochę podmaluje. Udało nam się w końcu dokupić tą białą farbę. Bardzo długo jej nie było w Actionie, ale już jest. Znaczy była, znowu nie ma. Także to. Tu muszę ją dokręcić, jeszcze poluzowały się te śrubki wszystkie. Dobra, misja dodatkowa, podokręcać ją. Tutaj nie było w zestawie podkładek, ale uznałem, że te ameliny tutaj profile będą robić za podkładki, ale jednak chyba nie. Także dokręcę ją i jak na wiosnę dalej będzie luźna, to muszę pod każdą tą śrubkę dać podkładkę, to będzie świetne. A ja jeszcze, nie widzicie mnie, ale ja jeszcze zrobię porządek dzisiaj tam, żebyśmy już powoli mogli chować rośliny do środka, bo podobno od przyszłego tygodnia babcia mówiła dzisiaj, że mają być przymrozki przy ziemi. No dobra, to bierzemy się. Więc to jest dzisiaj moje stanowisko malarskie. Jak widzicie, obuwie odpowiednie do sytuacji. Tutaj farba i pędzle. Dechy będę malować, potem jeszcze tam w szklarni, akurat słońce świeci mi w twarz i odpalam sobie książkę i zaczynam malować, także zobaczycie pewnie to w przyspieszeniu.
lawanda. Tutaj też jest już zrobione miejsce na dole. O Jezu, coś tu zasłania. To jeszcze wyleci później gdzie indziej. Co tam zaznaczasz właściwie? Trzeba zrobić dziury tutaj, żeby nie wykręcać tamtych śrub, one się tu muszą schować. Takie na centymetr głębokie dziury. W sumie to mogę to tutaj wiercić. Możesz na koziołkach też, jak ci łatwiej będzie. Tak to wygląda. Dołożona tutaj decha. Schowałem jeszcze tutaj te. Martynka chyba chce się wam pokazać i nasz syf na chacie. No był już mróz. Wczoraj niby było 5 stopni, ale zaraz pokażę wam, jak wyglądają cukinie, także to już sobie będzie tutaj mieszkać. Oliwka jeszcze nie chowamy. Tutaj też. Niestety przez to, że tu wystaje ten próg, to musiałem dać tam jakieś tam kliny. A teraz w końcu wreszcie jest to w miarę sztywne. Że tu jeszcze chyba dzisiaj czy tam jutro pociągniemy drugą warstwę tej białej farby, bo wtedy trochę jej brakło. Teraz idę zlikwidować cukinie i pomidory. Jeszcze nie ma palet, ale podobno będą jakoś tam w tym tygodniu, żeby zrobić tutaj ten kompostownik. Cukinie tak wyglądają po nocy. Także możliwe, że było mniej niż 5 stopni, albo to im już wystarczyło. Także jutro albo dzisiaj kluski z cukinii i to już koniec. Papryka nie dojrzała, spadła. Aha. Także to już chyba będzie niedługo koniec wszystkiego tu w ogródku. I będziemy robić przemeblowanie. Z tego powodu, iż rozładował się aparat, będę mówić do mikrofonu w ten sposób. Dobra, skończyłam na tym, że mieliśmy kupić toczko wodne, ale nie kupiliśmy. No i ostatecznie Adrian kupił części do traktorka, więc będziemy jeździć traktorkiem niedługo i będziemy go naprawiać. Wybieramy się na Zadupie zobaczyć, jak tam dynie, bo skoro tu przymroziło, to jest duża szansa, że tam też przymroziło. No a przy okazji pobawimy się motorkiem trochę. Nie motorkiem, tylko traktorkiem. Oprócz tego z ogłoszeń parafialnych już się streszczam. Miałam jeszcze powiedzieć, że zakupiliśmy nasiona za pieniążki, które dostaliśmy od Tomka Palecznego. Dzięki, Tomek. I żartuję z tymi pieniążkami. Nienawidzę tego słowa. I co? I zakupiliśmy nasiona. Nasiona stokrotki, które będziemy wysiać tu w trawniku gdzieś. I pewnie będziemy jeszcze wysiewać gdzieś tam na Zadupiu. Znaczy na pewno, a nie pewnie. I jeszcze jakieś tam inne. Na pewno kocanki na suszki. I czosnek chyba. Jakieś tam cebulki, szachownic. I czegoś tam jeszcze. No w każdym razie dzięki, Tomek. No dobra, to idę jeszcze ściąć bazylię, skoro już tak przymroziło. Pokażę wam może, jak wyglądają dalie. Najlepiej się w sumie trzymają i ostróżki też popuszczały nowe grona kwiatowe. Nie wiem, jak to powiedzieć. No w każdym razie trochę rzeczy jeszcze chce kwitnąć, a pogoda już niekoniecznie chce nam to dać. Dobra, bez sensu gadam. Idę. Najpierw zrobimy szybkie obejście. Tu jak widzicie, tutaj są w ogóle posadzone cebule. Jeszcze trochę mi ich zostało, więc będę je dosadzać
Za chwilę pewnie, jak dam radę. Niewiele już, ale zawsze. Najpiękniej to na razie kwitnie ta szałwia i to żółte coś. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Sprawdzałam, bo ja tego tu nie siałam. To się samo tu wysiało. Albo już było. Kiedyś tu była łąka kwietna, więc może to z tej łąki kwietnej. Oprócz tego to jeszcze lawenda, te przetaczniki dają radę i tam łubin jeden jeszcze zaczął kwitnąć. Drugi raz, bo on już kwitł wcześniej. No i tutaj są te ostróżki. Zobaczcie, ile one wypuszczały. Tu jest ta jedna, a tu jest ta druga. Biała i niebieska. Różowa przekwitła. Już ma nasionka, więc na nasionka. Więc już pewnie nie wypuści, będzie za zimno. Dobra, idę dalej. Nawet ubrałam pełne buty, nie zasuwam w japonkach. Tu jeszcze liliowiec chce kwitnąć. To w ogóle nie wiem, co to jest. Wiem, że coś tu zasiewałam, ale nie wiem, pojęcia co. Nie pamiętam. Tu cynie, ale już są kiepskie. Jakieś tam, co się złapało. No ale niech jeszcze sobie posiedzą. Tu jeszcze nawet widzę, że jakieś pąki są. Może jak nie będzie jakiegoś super mrozu, to dadzą radę. Werbena najładniejsza. I tu jeszcze kosmosy też pięknie kwitną. Jeszcze mają dużo na kwiaty pąków. Zobaczcie tutaj na przykład. Oprócz tego, no tu Adrian wyrwał wszystkie cukinie. Tak jak mówiliśmy, są już na kompoście. Tu też chyba tu przymarzły buraczki. Tu musiał iść jakoś ten dziad mróz i mrozić to wszystko. Bo tam, gdzie jest bardziej osłonięte, tam z tyłu na przykład, to wszystko jest ok, więc to tak akurat tędy musiał przejść. W ogóle te turki, co widzicie, to wszystko to są turki wysiane. I one, jak było lato, to średnio kwitły, a potem po prostu wyrosły jak szalone. Także mam nadzieję, że za rok też się takie ładne udadzą. I w ogóle mam piękne kolory. Muszę im porobić zdjęcia. Dobra, idę dalej. Tu obejdziemy jeszcze. Tu bazylia. Muszę ją ściąć i wysuszyć. To też robota na dziś. No i po pomidorach nie ma już śladu. Może i lepiej. Dobra. Oprócz tego tutaj na popłocie się ciągnie ta tumbergia różowa. No ale jak będą przymrozki, to też jej nie wróżę za dobrze. No i oprócz tego tutaj są te przepiękne dalie. Ta różowa i tamta fioletowa z tyłu dają czadu, jak nie wiem. Miał już taki okres, że nie kwitły za bardzo. I znowu wyszły. Tutaj ta wielka jeszcze będzie. Tutaj jeszcze też będzie ta miała. Widzę sporo kwiatów, o ile jej nie przymrozi. We will see. No i ta jest taka piękna. Fioletowa. Będę je ścinać chyba do wazonu, aż mi ich szkoda. Oprócz tego jeszcze dostaliśmy od sąsiadki moich rodziców liliowce. Tutaj jest jeden na przykład wsadzony. Dziękujemy bardzo. Tu jeszcze kwitną też kosmosy i tytoń. No i to w sumie tyle. Tam do przodu to nie idę, bo w sumie nie mam co wam pokazać czego. Tutaj też są te liliowce. Biorę się do pracy, zabieram nożyce i idę ciąć bazylię. To do potem. Ja jeszcze jak typowy ogrodnik zapomniałam, że przecież mamy zioła, więc wszystkie zioła zostały wstawione już do szklarni, bo dzisiaj jest znowu zimno, co już wiecie, bo wam powiedziałam. Aktualnie termometr, który stoi tam, pokazuje 12 stopni w środku, ale pewnie będzie zimniej. No jest bogumiła, oleander i wszystko inne, co być powinno w szklarni. Tą lawendę francuską też próbuję przezimować. Zobaczymy, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. I zioła wszystkie też próbuję przezimować, więc nie piszcie mi, że nie przezimują. Jak nie przezimują, to nie przezimują. Godzę się z faktem od razu.
No, także tak to wygląda i tak wygląda ta nasza mini szklarenka aktualnie. Przynajmniej jest zielona. A tu jeszcze lawenda sucha, którą powinnam do woreczka wpakować. Jako, że jestem leniwym zwierzem, nie przestawiam już tego ustrojstwa i żegnam Was serdecznie z tego miejsca. Widzimy się w następnym odcinku i co? No i tyle. Żegnam Was w imieniu swoim oraz mojego wyimaginowanego chłopaka Adriana, którego widzicie czasami na filmach, bo się ukazuje, a czasami się nie ukazuje, ale on jest wyimaginowany. To pa! Mówisz im też pa? Mój wyimaginowany facecie? Klej w pałkach.